Dlaczego akurat postawiłaś na WordPressa, a nie na inne narzędzia w tym momencie? WordPress właśnie jest przede wszystkim bardzo funkcjonalny i są narzędzia, które są na przykład prostsze jakby w wystartowaniu sobie tego, natomiast mają pewne ograniczenia, których nie ma WordPress. Na przykład, no nie wiem, właśnie nie można zrobić takich stron lądowania, albo nie można zrobić strony wizytówki, tak? I jakby brakuje pewnych elementów, że jest coś za coś, więc jakby w WordPressie jest full, możesz mieć wszystko. Szukasz rozwiązań technicznych wspomagających sprzedaż w internecie, interesuje cię wykorzystanie biznesowe WordPressa, koniecznie posłuchaj rozmowy z Joanną Sitarz, konsultantką biznesową, która pomaga innym zarabiać w internecie na produktach cyfrowych. Pamiętaj o ofercie narzędzi dla e-biznesu od Domeny TV i mService. Złapani w sieć. Podcast dla e-biznesu o technologii, marketingu i sprzedaży oraz zarządzaniu. Zapraszają Michał Spławski i Marcin Pieleszek. Marcin Pieleszek, podcast dla e-biznesu Złapani w sieć, współautor Biblii e-biznesu dwójki i trójki, a ze mną dzisiaj kolejny wyjątkowy gość związany z e-biznesem, Joanna Sitarz. Od 2014 roku zarabia online we własnej firmie, w domu i ceni sobie tą właśnie wolność zarabiania gdziekolwiek w zasadzie, bez przywiązania do lokalizacji. Pomaga innym zarabiać w internecie, uczy jak prowadzić samodzielnie swoje strony www, robić skuteczny marketing w e-biznesie i zarabiać w sieci sprzedając produkty cyfrowe. Witam Ciebie, Asiu, serdecznie na naszym spotkaniu. Witam Cię, Marcin, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że tu jestem. Jak sprzedawać produkty cyfrowe przy pomocy WordPressa? Taki temat naszego dzisiejszego spotkania jest, a może niektórym się kojarzy w zasadzie WordPress jako taki prosty CMS, ja potrzebuję jakąś stronę sobie wyczarować i faktycznie tego WordPressa na większości firm hostingowych też w naszym mServisie, w domeny TV możemy zainstalować w 15 sekund i mam już stronę WordPressową prostą, i po prostu coś tam na tej stronie mogę zrobić, przedstawiając swój biznes, zaprosić klientów do współpracy, nie wiem, dać jakieś dane kontaktowe i to są wszystkie możliwości biznesowe WordPressa? Ja troszeczkę tak prowokacyjnie zapytam. Tak, tak. No nie, WordPress jest bardzo rozbudowany, mam możliwości ogromne rozbudowy i wykorzystywania w najróżniejszych celach. Można na nim serwis społecznościowy postawić, można bardzo zaawansowane sklepy postawić do sprzedaży produktów fizycznych i cyfrowych, jak i można mieć właśnie też proste strony, także no, to jest bardzo duża funkcjonalność tego CMS-a. A w jakim zakresie tą funkcjonalność pomagasz wykorzystywać swoim klientom? Więc ja przede wszystkim zawsze mówię, że na WordPressie możemy zrobić sobie różne strony i najczęściej właśnie tak jak mówisz, kojarzy się to z tym, żeby sobie zrobić stronę taką tak zwaną powiedzmy wizytówkę, gdzie mamy tam o mnie, wchodzimy na jakąś domenę, jest jakieś menu, że tam o mnie, kontakt, nie wiem, na przykład oferta, sklep, tak, może być i to sobie jest. Natomiast prawda jest taka i tu może niektórych zmartwię, ta strona nie sprzedaje. To nie jest strona, która sprzedaje, to jest bardziej strona, która jak najbardziej warto ją mieć i warto taką stronę sobie prowadzić i przedstawić się. Ona bardziej buduje wizerunek, autorytet, wspomaga nas bardziej wizerunkowo właśnie i jako ekspertów tam możemy też zamieścić różnego rodzaju jakieś artykuły, gdzie możemy pokazać się z tej strony jako eksperci, natomiast niestety taka strona nie sprzedaje. Sprzedają strony lądowania, które również robimy na WordPressie. To są strony, których najczęściej nie widać z poziomu, jak wejdziemy sobie na domenę, na czyjś adres strony, wchodzimy sobie i ich najczęściej w ogóle tam nie ma nigdzie w menu. Do tych stron jest dostęp tylko dla określonej grupy odbiorców, którzy najczęściej są właśnie w takim procesie, który nazywamy lejek sprzedażowy i w tym lejku kierujemy na konkretne strony, najczęściej sprzedażowe, ale też do zbierania bazy mailingowej i to jest wszystko poukładane w pewien system. I ja moim klientom pomagam zrobić zarówno
jakby tą część taką wizerunkową, gdzie właśnie budujemy ten autorytet, czyli właśnie ta strona wizytówka, gdzie się pokazujemy, mamy jakieś ładne zdjęcia, pokazujemy, co robimy, komunikujemy, w czym i komu pomagamy, jak i tą część ukrytą, można powiedzieć, tą właśnie ten lejek sprzedażowy, który nie jest widoczny od razu z poziomu WordPressa, tylko dla osób, które się zainteresowały, czyli dla naszej po prostu grupy odbiorców. Nawiązując do tego, co powiedziałaś, że strona ma sprzedawać, to jakie elementy koniecznie muszą się znaleźć w koncepcji sprzedaży produktów cyfrowych? Mhm. Czyli budujemy sobie koncepcję sprzedaży, ta koncepcja sprzedaży ma znaleźć odzwierciedlenie na naszej stronie. Mhm. No to tak, no przede wszystkim jeżeli chodzi o takie techniczne rzeczy, to musimy sobie uruchomić w ogóle możliwość sprzedaży technicznie, żeby klient w ogóle miał możliwość kliknąć i nie wiem, zapłacić nam tym blikiem czy szybkim przelewem, więc musimy mieć tą funkcjonalność na pewno uruchomioną. No musimy mieć uruchomioną, żeby mieć tą funkcjonalność uruchomioną, to musimy mieć wcześniej uruchomioną w ogóle możliwość dodawania produktów do tego WordPressa, więc to uruchamiamy. Ale jeżeli chodzi o nietechniczne rzeczy, tylko takie bardziej właśnie marketingowe, żeby w ogóle doszło do tego, żeby ktoś nam chciał ten blikiem zapłacić za cokolwiek, to właśnie tutaj niezbędne są te niezbędne. No, sprzedać można po prostu z zakładki sklep i teoretycznie jest tam jakiś produkt, natomiast w praktyce to tak nie działa, że my sobie wstawimy produkt do sklepu, w tym wypadku mówimy o produktach cyfrowych, czy nie wiem, na przykład jakiś e-book, no i czekamy, aż on się sprzeda. No to tak niestety, bo muszę zmartwić, tak to nie działa. Tutaj musimy po prostu pewien marketing wprowadzić, zarówno w ogóle kierowanie na tą stronę ruchu, żeby w ogóle ktoś chciał tutaj wejść, a potem jak wejdzie, no to najczęściej właśnie dobrze jest zrobić te strony w odpowiedni sposób oferty, gdzie przedstawimy ten produkt pod kątem korzyści dla tego klienta. A ponieważ typowo w sklepie, tak jak mamy zakładka sklep i są produkty, to najczęściej one są opisane w taki sposób, co one zawierają, nie wiem, na przykład jakie mają moduły, ile tego mają, jakie mają tytuły, nie wiem, lekcji, jeżeli to jest jakiś kurs, czy jeżeli to jest jakiś e-book, to jakie ma rozdziały i jakby tak opisujemy ten produkt, co on tam zawiera. Natomiast to jest mało skuteczne, jeżeli chodzi o sprzedaż. Należy dołożyć do tego bardziej jeszcze takie treści skierowane, w czym to komuś pomoże. I tego bardzo często brakuje w ogóle w sprzedaży. Jak klienci się do mnie zwracają, to bardzo często właśnie oni są nakierowani, że opisują. No mój e-book ma to i tamto, a to po prostu niekoniecznie ludzie rozumieją, w czym im to pomoże. I to trzeba właśnie najpierw odnieść do problemów i potrzeb grupy docelowej w odpowiedni sposób, żebyśmy dopiero mogli jakby zaprezentować ten produkt, powiedzieć, słuchaj, ja mam na to rozwiązanie, masz taki problem, ten problem się tak i tak objawia w twoim życiu, tak ci przeszkadza, a ja wiem, jak to rozwiązać. I tutaj na to rozwiązanie jest mój e-book, kurs, nie wiem, mentoring, cokolwiek. Wtedy ta osoba bardziej to rozumie, aha, okej, dobra, to ja dzięki temu coś osiągnę. Tak? I wtedy łatwiej jest to sprzedać. Dlatego bardzo ważne jest, żeby mieć te strony lądowania. To jest taki element kluczowy. W moim biznesie to od lat stosuję i dla klientów właśnie to też robię. Ale jeżeli jesteśmy przy stronie lądowania, jeszcze pozostańmy przy, o stronie lądowania będzie, ale pozostańmy może na moment przy ofercie. Okay. To ta oferta z twojego doświadczenia, ona to ma być ta długa oferta, taka, która zawiera, tak jak powiedziałaś, też taki powiedzmy skrót tego, co w tym produkcie cyfrowym się znajdzie. Zawiera, w czym pomoże klientowi, ale też jakieś referencje, jakieś jeszcze historie i to powstaje z tego taka tak zwana długa oferta i to jest konieczne i to faktycznie ludzie czytają takie oferty? Znaczy tak, mało kto czyta ofertę od deski do deski, dlatego oferta też musi być dobrze sformatowana, bo my raczej skanujemy. Jak
przypomnimy sobie, kiedy my byliśmy w roli klienta i weszliśmy na taką stronę, to na pewno każdy z nas, łącznie ze mną, mimo że ja znam te wszystkie techniki, my raczej skanujemy, przeskrolujemy tą stronę i wyłapiemy z tego to, co właśnie, jeżeli jest dobrze zrobiona ta oferta, to wyłapiemy to, co mamy wyłapać i jakby na tej podstawie określimy, czy to mi jest potrzebne, czy nie, i wtedy dopiero jak stwierdzę, to jest coś, co może mi się przydać, to wrócę sobie, przeskroluję z powrotem i wrócę może do pewnych fragmentów. Raczej mało kto czyta taką ofertę tak od deski do deski, ale są też klienci, którzy tak czytają, bo mi tak mówili, że całą ofertę moją przeczytali, kilka razy nawet, więc są też tacy klienci. Natomiast właśnie taka oferta powinna zawierać te wszystkie elementy, o których mówisz, tak żeby właśnie klient mógł sobie to przeanalizować i żeby przede wszystkim zrozumiał, w czym mu to pomoże. Tak, no i też, żeby właśnie było zbudowane to zaufanie, żeby był zbudowany ten dowód społeczny. I często też takim jednym z obaw, z obiekcji klientów jest to, że oni niekoniecznie nie wierzą w to, że to nie działa, ta oferta, że to jakiś, nie wiem, skam czy coś. Bardzo często klienci nie wierzą w siebie, że oni dadzą radę to zrobić. Szczególnie tutaj na przykład w moim biznesie się z tym spotykam, bo ja mam głównie klientów, którzy kompletnie są nietechniczni i w momencie, kiedy oni uświadamiają sobie, że potrzebują mieć na przykład lejek sprzedażowy, kompletnie nic na ten temat nie wiedzą, tylko znają koncepcję lejka. Albo uświadamiają sobie, że potrzebują stronę internetową i trafiają gdzieś, zaczynają szukać, ale kompletnie nie widzą siebie w tym, żeby siedzieć i tam dłubać tą stronę, jak to robić, że wydaje mi się, że to po prostu lata im zajmie, zanim oni to ogarną, jakieś hostingi, jakieś domeny, co to w ogóle jest, nie? Więc klient nie tyle nie wierzy, że ja to zrobię, oni wierzą, że tam specjalista, który ma tą stronę i ma tą ofertę, to wiedzą, że okej, ten człowiek na pewno to umie. Problem polega w tym, że klient nie do końca wierzy, że on to da radę zrobić. Dlatego oferta powinna być też tak napisana, żeby przedstawiać jakby historię tych klientów podobnych do niego, którzy powiedzieli, hej, ja też w ogóle kompletnie nietechniczna, ale tu z tą ofertą to po prostu 2 tygodnie zaczęliśmy sprzedaż, nie? Więc wtedy to przekonuje. Wtedy to ktoś mówi, aha, okej, to ja może też dam radę, nie? Takie bardzo opinie. Ważną rzecz powiedziałaś właśnie, że obiekcje klienta trzeba rozbrajać nieomalże i w tym momencie też przedstawiać takie cechy produktu, które są, też tego produktu cyfrowego, które są przyjazne klientowi po prostu w tym momencie. Dokładnie tak. WordPress w marketingu cyfrowym, jakie przewagi tego WordPressa są? Dlaczego akurat postawiłaś na WordPressa, a nie na inne narzędzia w tym momencie? Tak, no teraz faktycznie jest masa różnych narzędzi, bardzo dużo różnych narzędzi, które możemy używać. I dlaczego akurat WordPress? Może tak, no ja WordPressa używam już bardzo, bardzo długo, jeszcze wtedy nie było takich narzędzi, kiedy ja zaczęłam używać, więc pewnie też stąd to wynika, że ja dalej używam WordPressa. Natomiast WordPress właśnie jest przede wszystkim bardzo funkcjonalny i są narzędzia, które są na przykład prostsze jakby w wystartowaniu sobie tego, natomiast mają pewne ograniczenia, których nie ma WordPress. Na przykład, no nie wiem, właśnie nie można zrobić takich stron lądowania, albo nie można zrobić strony wizytówki, tak? I jakby brakuje pewnych elementów, że jest coś za coś, więc jakby w WordPressie jest full, możesz mieć wszystko i możesz to też rozbudowywać, bo WordPress nie jest jakimś czymś, co zostało stworzone i to po prostu jest jakby zamknięte, tylko to jest coś, co cały czas ewoluuje, bo to tak naprawdę ludzie rozbudowywują cały czas, to nie zrobiła jakaś firma, że to zrobiła i sobie jest, tylko wszyscy użytkownicy rozbudowywują cały czas, znaczy wszyscy, ci, którzy chcą, ci, którzy umieją to robić, dorabiają różne kolejne funkcjonalności, więc jakby
nasza technologia się rozwija i z tym się rozwija też WordPress, powstają kolejne rzeczy, tak? Czyli kiedyś na WordPressie nie dało się zrobić, nie wiem, sklepu, a potem się dało, bo ktoś wymyślił, że może by zrobić jeszcze taką funkcjonalność. Także jakby WordPress się cały czas rozwija i dlatego na WordPressie można zrobić właściwie wszystko, a w innych funkcjonalnościach, oczywiście nie znam wszystkich innych pozostałych funkcjonalności, jakie istnieją na świecie, ale z tymi, z którymi się spotkałam, najczęściej są często fajne i szybkie do zastosowania i sama nawet niektórym grupom klientów polecam pewne rozwiązania, bo ja przede wszystkim kieruję się tym, jaka jest potrzeba mojego klienta, więc jeżeli widzę, że bardziej potrzebuję teraz innego rozwiązania, to też pokazuję takie inne rozwiązanie. Natomiast no właśnie tam jakby nie rozbudujemy tego. Możemy szybciej zacząć, ale potem jak chcemy coś już chcemy jakby, nie wiem, ten biznes nam się troszeczkę rozwinie, to potem i tak potrzebujemy innego narzędzia. Tak? Więc jakby, no coś za coś. Dlatego ja polecam WordPressa, bo tutaj mamy wszystko. Natomiast ja zrezygnowałam z uczenia WordPressa, żeby ludzie sobie sami to robili. Ponieważ moją grupą docelową są ludzie, którzy chcą zarabiać online cyfrowo. Więc oni są ekspertami w jakichś tam dziedzinach, specjalistami lub się specjalizują właśnie już, może nie są jakimiś super ekspertami, ale są nakierunkowani w jakimś temacie. I to nie jest temat WordPress, to jest temat, nie wiem, relacje, są ekspertami albo chcą uczyć o relacjach, chcą uczyć o, nie wiem, o diecie, tak, o mentalności. I teraz wyobraź sobie, że taki człowiek ma głowę, pomysły na swoje kursy o tym, jak zmienić mentalność i on się teraz ma uczyć, jak robić WordPressa. No to nie jest w ogóle jego bajka, dlatego ja zrezygnowałam z uczenia WordPressa i na przykład no nie polecam osobom, które chcą postawić sobie swój biznes online, żeby samodzielnie taki bardzo zaawansowany system WordPressa się uczyli, bo to im dużo po prostu czasu zajmie. Dlatego ja mam inną koncepcję, ja uruchamiam klientom gotowego takiego już przystosowanego WordPressa do ich branży, a oni mają jedynie nauczyć się obsługi tego, tak? To jest zupełnie co innego niż instalowanie, dubanie w domenach, DNS-ach, jakichś takich technicznych wtyczkach, ustawiania tego wszystkiego. To jest zupełnie inny temat niż mam gotowy i teraz tak, tu się zaloguj, tutaj się wstawia nowy produkt, tutaj sobie napisz opis produktu, to jest zupełnie co innego, nie? Tego się można nauczyć dużo szybciej, dużo prościej i ktoś, klient nie dłubie w tych wtyczkach, nie uczy się tego. Więc przewagą właśnie jakby chodzi mi o to, że jeżeli ktoś miałby sam się tego wszystkiego uczyć, to nie jest dobry pomysł, bo dużo to może czasu zająć i dużo błędów przy okazji może popełnić, bo nie ma po prostu doświadczenia, więc wtedy może faktycznie lepiej skorzystać z jakiegoś innego rozwiązania, ale jeżeli ktoś zdecyduje się, żeby ktoś inny, specjalista mu uruchomił takiego WordPressa, to na pewno na tym zyska tyle, że ma narzędzie, w którym ma wszystko i które może rozbudować w przyszłości o kolejne elementy, jeżeli by ich nie było, chociaż ja akurat uruchamiam taki full po prostu, że tam już jest wszystko w zasadzie, więc no, nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. Ale chciałbym, żebyśmy w tej rozmowie też być może zadowolili w jakiejś części tych, którzy być może sami chcieliby trochę w tym WordPressie podziałać, albo mają jakieś doświadczenie. Też domeny TVM Service oferują taki kurs WordPressa, że kurs WordPressa EU, że można sobie tą własną stronę wyklikać w tym momencie, taką stronę właśnie ofertową, powiedzmy, tak? Nie mówimy tutaj o stronie ze sklepem, nie mówimy tutaj o tym, co Asiu, ty robisz dla swoich klientów, bo ty robisz dużo, dużo więcej pewnie, ale tam jest prosta strona taka do wyklikania samemu, w związku z tym niektórzy może będą chcieli pójść tą drogą i spróbować najpierw samemu. Super, jeżeli macie tak, to ekstra, no. To w tym momencie, jak to jest z tym landing page'em na WordPressie technicznie, tak? Jak tego landing page'a wyczarować? Jakieś wtyczki są, które to wspierają? Znaczy, tak, jeżeli w ogóle macie takie coś, że WordPressa sobie łatwo można uruchomić, a można w dzisiejszych czasach faktycznie jednym kliknięciem sobie uruchomić, jeżeli do tego od razu
macie jakąś instrukcję, jak właśnie wstawić tekst oferty, bo najczęściej tekst ktoś, nie wiem, w Wordzie sobie napisze, czy w jakichś dokumentach, a potem to trzeba na tą stronę wstawić, nie? I macie taką instrukcję, jak właśnie sobie to wstawić, no to super, bo właściwie ta strona, te strony, tego typu strony są najważniejsze do sprzedaży. Natomiast jeżeli ktoś by tak sam chciał sobie to uruchomić, taką stronę właśnie do oferty, no to też różnie tutaj, bo ja na przykład używam takiego motywu, który jakby ma wbudowane już taką możliwość. Więc ja właściwie używam zawsze tylko tego jednego motywu i wszystkie strony robię na tym motywie, to jest motyw Flatsom. On ma wbudowany taki UX builder, się to nazywa, czyli takie narzędzie dla laika, który właśnie bardziej na zasadzie przeciągnij, upuść. Podobne do Elementora, może jak ktoś coś kojarzy. Ja na przykład Elementora nie za bardzo lubię, wolę właśnie UX Buildera, natomiast ten UX Builder nie jest wtyczką, to jest integralna część motywu, nie można tego sobie zainstalować na jakiś inny motyw. Więc ja używam akurat tylko i wyłącznie tego Flatsom i wszystkie strony swoje i swoich klientów od lat robię na tym, bo jest to taki system, który umożliwia mi zrobienie najróżniejszych wyglądów stron, więc mimo, że to jest jeden motyw, to każda strona wygląda zupełnie inaczej, bo ma taką możliwość i tam jest jakby wbudowane już ta opcja właśnie, że można te strony lądowania robić, tak? Natomiast jeżeli ktoś innego motywu używa, to wtedy rozwiązaniem byłoby właśnie po prostu, przede wszystkim musiałby sprawdzić, czy taki motyw ma możliwość wyłączenia nagłówki i stopek. Ja już od lat nie używam innych motywów, natomiast wtedy, kiedy testowałam sobie różne motywy, to wiem, że nie wszystkie taką opcję miały. A strona lądowania charakteryzuje się tym, że nie mamy tego menu, czyli tego tam, nie wiem, kontakt, coś, tego menu górnego i loga, nie ma tego na stronie lądowania, ani nie ma jakiejś stopki, że tam jakieś jeszcze odnośniki i tak dalej. Bo strona lądowania nie może mieć żadnych odnośników. O to chodzi. Ona ma mieć tylko jeden cel, jeden odnośnik. Czyli jeżeli jest to strona typu oferta, to tam ma być tylko i wyłącznie możliwość odnośnika do koszyka, że ktoś klika, kupuje i tylko tyle. Nie może tam być jeszcze zobacz blog, zobacz tam, nie wiem, jeszcze o mnie, jeszcze coś tam, nie może czegoś takiego być. Więc jeżeli robimy to na WordPressie, to musimy przede wszystkim zadbać o to, żeby motyw, którego używamy, miał taką funkcję wyłącz to menu i wyłącz tę stopkę. I wtedy jakby tak na takiej pustej kartce my sobie po prostu wstawiamy tę treść tej oferty. I to jest akurat dość proste, bo to jest mega prosta strona, to jest właściwie przekopiowanie tekstu i bardziej tutaj trzeba tak nauczyć się formatowania, czyli na przykład wyodrębnić nagłówki, troszeczkę zwiększyć je w czcionkę, nie wiem, dodać jakieś obrazki, zdjęcia, żeby to nie było jak książka, bo oferta taka, jakby to był zlany taki tekst, no to nikt tego w ogóle nie przeczyta, więc trzeba tak dla oka, żeby to dla oka było przyjemne, że jak człowiek to skroluje właśnie, bo wszyscy będą skrolować głównie, to żeby właśnie wyłapali pewne elementy, jakieś nagłówki, jakieś właśnie te opinie w formach jakichś screenów, czy jakieś filmiki dodać, czyli bardziej tutaj jest już tak, żeby to wizualnie dobrze wyglądało, bo jeżeli chodzi o samo techniczne wstawienie tego na tą stronę, to jest akurat najprostsza rzecz. Stronę lądowania typu oferta to jest najprostsza rzecz, jaką możemy technicznie do zrobienia, ale z kolei najtrudniejsza, jeżeli chodzi o przygotowanie tego tekstu i właśnie jakby sformatowanie, czyli właśnie wyodrębnienie tych nagłówków, zrobienie tego, żeby to było ciekawe, czytelne i jednocześnie skłaniające osobę do tego zakupu. Więc to bardziej takie marketingowe rzeczy są bardziej trudne niż te techniczne. A odwołując się jeszcze do tych technicznych rzeczy, to takiego landing page'a robisz w subdomenie w tym momencie? Czyli jak mam, powiedzmy, domena mojej firmy, to jest demofirma.pl, powiedzmy, tak? Takiej nazwy użyję. A zresztą ostatnio sprawdzałem, to ta domena cały czas jest wolna. O. Tak, także nikt nie wpadł jeszcze na to, być może, żeby jakieś tam uczyć biznesu, tak? Czy mieć jakiś tam symulator biznesu, tak? Czyli mam demofirma.pl, powiedzmy, taką domenę i ja to robię w subdomenie, czyli oferta.demofirma.pl w tym momencie i instaluję jakby osobną instancję WordPressa do tego, żeby landing page'a stworzyć.
Znaczy można sobie tak zrobić, jeśli ktoś chce, natomiast ja akurat tak nie robię, ja to mam wszystko w ramach swojej domeny, czyli mam jednego WordPressa i na tym WordPressie mam te strony, zarówno strony lądowania, jak i strony te, które normalnie takie wizytówki można powiedzieć, tak? Także u mnie to jest na jednym, natomiast można jak najbardziej. Czyli wtedy w tym momencie po prostu drugi WordPress byłby potrzebny. Jeden ten na tej głównej domenie, a drugi WordPress, który byśmy mieli tylko do strony lądowania na tej subdomenie. No dzisiaj technicznie to na hostingu nie jest problem, żeby uruchomić właśnie kolejnego WordPressa, kolejną instancję w subdomenie, czy założyć subdomenę i tak dalej, tak? Także zareklamuję oczywiście, że w M-serwisie to prosto działa. Tak? Zakładamy subdomenę, a potem WordPress Toolkit jest takie narzędzie, które pozwala szybko WordPressa zainstalować kilkoma kliknięciami praktycznie. Dokładnie tak, tak. To potwierdzam teraz to jest bardzo proste, także super. No. Także mamy i taki pomysł, czyli można zrobić landing page'a w ten sposób, że to jest demofirma.pl, / oferta załóżmy, tak? I tam odsyłamy klienta wtedy i to niesamowicie ważne, co powiedziałaś, że powinna być ta strona czysta, w sensie nie rozpraszać uwagi klienta, powinna prowadzić do konkretnego celu, który ma realizować, celu sprzedażowego albo na przykład tak zwany mikrokonwersji, czyli w tym momencie na przykład zostawienia e-maila, w zależności od tego właśnie, w jakim celu ta strona lądowania jest budowana. Mhm. Dokładnie tak. To są takie najważniejsze rzeczy, tak. Mówiłaś o tym, że łatwo stosunkowo poradzić sobie z tą stroną techniczną albo poprosić fachowca, który łatwo nam tą stronę techniczną uruchomi. I do strony technicznej jeszcze mam taką pokusę, żeby jeszcze wrócić, ale teraz na chwilę zajmijmy się marketingiem znowu. Czyli dobrze, jest strona i właśnie powiedziałaś, że no nie jest problem, żeby dzisiaj stronę uruchomić, no ale najważniejszy jest ruch, najważniejszy jest klient, najważniejsza jest sprzedaż, czyli z jakich źródeł, z swoich doświadczeń dzisiejszych, bo rozmawialiśmy też przed spotkaniem, że dzisiaj coraz trudniej jest tym kontentem się przebić, z jakich źródeł kierować ruch na stronę? No możemy teoretycznie ze wszystkich, natomiast w praktyce to wygląda tak, że ze wszystkich, mam na myśli na przykład ze wszystkich social media, natomiast w praktyce wygląda to tak, że trudno jest prowadzić wszystkie social media, wszystkie kanały, na przykład nie wiem, Facebook, na Facebooku fanpage, profil prywatny, grupa, jeszcze Instagram, jeszcze TikTok, jeszcze, no dużo mamy tych miejsc, natomiast ciężko to wszystko naraz prowadzić i moim zdaniem dobrze jest sobie wybrać dwa jakieś główne kanały, o które będziemy po prostu dbać, na resztę dystrybuować tę treść bez jakiegoś mega angażowania się, żeby to tam jakoś super wyglądało i żeby było zgodne z... U mnie na przykład tak to funkcjonuje Instagram. Ja o Instagram powiem szczerze, absolutnie nie dbam, bo ja u mnie Instagram jest właśnie takim bardziej dystrybucją niż kanałem, o który ja dbam. I bardziej na Instagram lecą mi rzeczy po prostu, bo robię to na Facebooku i tam jest taka opcja udostępnij też na Instagramie. Więc ja to po prostu w ten sposób robię, ale na przykład nie dbam tam o jakieś okładki, o takie rzeczy, bo za dużo czasu by mi to zajmowało, ja po prostu tam się nie angażuję, ale mam tam swoich obserwujących, tam mam też pytania, więc się loguję i jak ktoś coś potrzebuje, to odpowiem, tak? Natomiast jakby nie zajmuję się, żeby tam energetycznie i jakoś uwagę strasznie dużą dawać. Dla mnie to jest... W ogóle podstawą jest moim zdaniem profil prywatny na Facebooku. Ja wiem, że wiele osób teraz, szczególnie młodszych, powie, że nie, bo teraz to TikTok i tak dalej. Natomiast jak ja jestem, ja akurat jestem w takim środowisku tanecznym i powiem, jak to wygląda. Poznaję dużo nowych ludzi i w różnym wieku, od bardzo młodych, bo nawet 11-letnie osoby tańczą, do 60-letnie serio, naprawdę przestrzał cały. I gdy się spotykamy, to pierwsze co, to wymieniamy się Facebookiem. Nie prosi ktoś o TikToka, nie prosi ktoś o Instagrama, tylko prosi o Facebook. Facebook jest kanałem, takim pierwszą naszą wizytówką, że tam nas ludzie znajdą. I teraz ja uważam, że jeżeli my zadbamy o Facebook, ale nie o fanpage,
tylko o profil prywatny, który zaczniemy traktować jak naszą wizytówkę firmową. Czyli ja od lat już nie prowadzę swojego profilu prywatnego, dzieląc się, nie wiem, że jestem na piwie ze znajomymi, tylko zawsze cokolwiek wrzucam na profil prywatny, wrzucam w kontekście pokazania tego, czym ja się zawodowo zajmuję. Nawet jeżeli jest to prywata, na zasadzie jestem na wakacjach, to owszem, jest różnica ze zrobieniem sobie zdjęcia i wrzuceniem tylko pozdrowienia z wakacji, a jest różnica wrzucenie tego samego zdjęcia i również pozdrawiam z wakacji z dodatkiem. Mam świetny, za mną świetne pół roku w e-biznesie, teraz czas mojego odpoczynku, ale niedługo do Was wracam i pomogę, robię dalej, będę pomagać tworzyć produkty cyfrowe. Więc dałam coś prywatnego, jestem na wakacjach, ale jednocześnie pokazałam i przypomniałam, czym ja się zajmuję. I w ten sposób należy prowadzić profil prywatny, dlatego, bo ludzie, których spotykamy, gdzieś nas znajdują, a nawet jesteśmy na imprezie gdzieś masowej i mamy włączone internety, ludzie wszyscy. I potem algorytm tak działa, że on widzi, którzy byli blisko siebie i pokazuje na przykład rolki, relacje tym ludziom, którzy byli blisko siebie, mimo że się nie znamy. Proponuję im po prostu, bo byliście w tym samym miejscu, byliście na przykład, chodzicie na siłownię, nie znacie się w ogóle, ale ktoś zobaczy twoje rolki, bo Facebook zobaczy, wy często jesteście na tej samej siłowni, to tamtemu człowiekowi pokaże i on cię skojarzy z twarzy. A, to ta dziewczyna, co tam chodzi na tą siłownię. I teraz, jeżeli ty wrzucasz, no jestem na piwku ze znajomymi, no to no super, ale jeżeli ty wrzucisz, alkoholu nie proponuję pokazywać, tylko właśnie wrzucisz, że robisz strony internetowe, to ten gość z tej siłowni, aha, to ona robi strony internetowe. I może on dzisiaj tego nie potrzebuje, ale mu się już może to zakoduje, jak będzie potrzebować, to pierwsza myśl będzie, a to taka dziewczyna z siłowni, ona robi strony internetowe. A może nie on będzie tego potrzebować, tylko ktoś jego znajomy, ty nie znasz kogoś, kto robi strony internetowe, on sobie pomyśli, a jest taka dziewczyna z siłowni, mi tam Facebook pokazał, ona robi strony internetowe. I tak to działa, więc moim zdaniem ja zawsze tłumaczę, że przede wszystkim zadbaj o swój profil prywatny, przestań go traktować jak zabawę, a zacznij go, jeżeli chcesz zarabiać online, tak? Zacznij pokazywać swoją ekspertyzę. Nie tylko w taki sztywny sposób, nie tylko kup, 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 bo to też nie działa. Oczywiście pokazuj, że jesteś w parku, że jesteś, tylko zawsze dodaj, czym się zajmujesz, żeby zawsze przypomnieć, czym ty się zawodowo zajmujesz. I to jest moim zdaniem podstawa, a dodatkowo drugi proponowałabym wybrać drugi jakiś kanał, o który dbamy. Dla mnie to jest na przykład YouTube. I teraz z tych kanałów tu dajemy content, a na resztę, na TikToki i te inne dystrybuujemy, żeby jak najwięcej w sieci tego było i wszędzie te linki dajemy właśnie wtedy do tej naszej strony. I wtedy z różnych kanałów kierujemy na te nasze strony. Tak ja proponuję to robić, tak ja to robię. Ale duch TikToka jest, bo mówisz o rolkach. Tak. Czyli w zasadzie to TikTok zmusił innych dostawców social media, możemy tak to nazwać, do tego, żeby te shorty na YouTubie czy rolki na Facebooku się pojawiły. Czyli jednak te krótkie formy robisz, działasz z nimi, krótkie wideo, plus dajesz, rozumiem, że też na TikToka, tak? Jako taki, to się nazywa niekoniecznie ładnie recykling treści, chodzi o to, że my coś tam utylizujemy, tylko po prostu właśnie dzielimy tymi samymi treściami, żeby, tak jak powiedziałaś, nie tracić czasu na, czy wręcz nie mamy może tego czasu, może by to nie była strata czasu robić super content na wszystkie kanały, tylko że to jest niemożliwe, no. No dokładnie o to chodzi, dlatego warto zrobić jakiś content i teraz na przykład są narzędzia, że długi film możemy w prosty sposób w kilka sekund czy tam kilkanaście pociąć na 20-sekundowe, czy na przykład nie masz, tak jak teraz nagrywamy. Ja tak zrobię, że jak mi udostępnisz, to ja sobie wrzucę w taki program, który mi potnie tą naszą rozmowę na takie 20-sekundowe odcinki i mam. No to z tego naszego materiału, to nie wiem ile tego będzie, dużo, kilkadziesiąt albo nie wiem. I mogę sobie wrzucać po prostu gdzieś na TikToka, gdzieś, prawda, co jakiś czas i mam dużo kontentu. Więc możemy to w ten sposób robić. Raz nagraliśmy, a potem możemy po prostu wrzucać, przypominać ludziom, czym się zajmujemy, tak?
cały czas po prostu przypominamy, dajemy wartość, dzielimy się wartością i kierujemy do czegoś więcej. Kierujemy do czegoś więcej, najczęściej właśnie wtedy w pierwszej kolejności na stronę lądowania, taką, gdzie możemy zebrać adres e-mail. Tak? Tutaj znowu teorie, że ludzie nie czytają maili. No nie czytają, kiedy ich to nie interesuje. Natomiast czy nie czytamy, jeżeli odpowiedzmy sobie wszyscy na pytanie, kiedy widzimy coś, co nas interesuje i jest informacja, no to zapisz się, to dostaniesz tam to coś, co cię interesuje, to co, to zapisujesz się i nie czytasz tego? No nie, pierwsze co robisz, to zapisujesz się i idziesz na skrzynkę, żeby to odebrać, bo chcesz to. Więc wtedy to czytasz. I to jest właśnie to, że jeżeli dzielimy się informacjami, których ludzie nie chcą, no to tak, to nie czytają, ale jeżeli ktoś się zapisał, bo tego potrzebuje, to czyta. Więc trzeba po prostu pisać to, co ludzie, zbierać tak bazę mailingową i pisać do nich to, co ich interesuje, wtedy będą czytać. Rewelacyjny pomysł twój z tym właśnie dzieleniem treści, powiedzmy, na takie drobne porcje, o takiego określenia użyję, a może zdradzić, jakiego narzędzia AI pewnie używasz do tego w tym momencie? Wiesz, to są takie dwa, jak one się nazywa, ja mam... Problem mam w tym, że ja mam wszystko w zakładkach i ja często zapominam nazw, bo ja mam to w zakładkach, klikam sobie i to mi się otwiera, ale to chyba Open Clip. Później nie przypomnę sobie w tej chwili, jak się to nazywa, ale generalnie dwóch takich używam, ale nie umiem sobie teraz tych nazw przypomnieć. Później w opisie dam. Tak, w opisie będzie i będzie też w ściądze, która do tego odcinka zrobimy, taki zawsze pojawia się w Złapanych taki mini e-book i tam są różne źródła wiedzy, które jeszcze pozwalają no, rozszerzyć, no, nazwijmy to swoje horyzonty, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś się interesuje danym tematem, to ma tam źródła podane, żeby dalej poszedł dalej być może jeszcze niż wiedza z danego odcinka, z danego spotkania obejmuje. A my idziemy dalej właśnie z naszą rozmową i wracamy znowu do tych może nie do końca chcianych technicznych względów, aczkolwiek niektórzy jak WordPress tutaj w tytule odcinka zobaczą, to powiedzą nie, no mnie to interesuje, właśnie mnie interesują trochę technikalia. Okay, czy sprzedając tak. wiedzę w sieci, jesteśmy skazani na WooCommerce? No jeżeli chcemy używać WordPressa, no to tak, to nie da rady bez WooCommerce, natomiast jest to darmowa i bardzo prosta wtyczka. Wiem, że dużo osób myśli, że to jest bardzo skomplikowane, natomiast tak naprawdę jest to prosta bardzo wtyczka. W momencie, kiedy ją zainstalujemy, oczywiście to są dwa kliknięcia, żeby ją uruchomić, jest darmowa. Wtedy pojawia nam się dodatkowo w tym pasku czarnym w kokpicie, pojawia nam się taka opcja produkty. I tam sobie klikamy i to jest też bardzo intuicyjne, dodajemy sobie nowy produkt. Oczywiście oprócz dodania produktu, żeby to wszystko działało, jest jeszcze, pojawi nam się też WooCommerce taka opcja, tam wchodzimy w ustawienia i tam jest kilka takich zakładek, które warto byłoby sobie uzupełnić, nawet nie warto, tylko trzeba byłoby uzupełnić, żeby w ogóle zacząć tą sprzedaż tych produktów, czyli samo dodanie tych produktów, ale bez ustawienia tych ustawień właśnie w WooCommerce może niekoniecznie nam prawidłowo działać. Więc tam po pierwsze co? W pierwszej zakładce WooCommerce to są takie ogólne informacje, kto w ogóle sprzedaje, tak? Czyli jeżeli prowadzisz firmę, to tam trzeba wpisać nazwę firmy, adres firmy. Jeżeli nie prowadzisz firmy, a w dzisiejszych czasach w Polsce przynajmniej jest taka możliwość tej działalności nierejestrowanej, ja za bardzo się na tym nie znam, więc to trzeba byłoby sobie tam z kimś, z fachowcem, jak to zrobić, ale można na działalności nierejestrowanej, czyli wtedy wpisujemy po prostu swoje imię, nazwisko, adres, no bo to jest dla naszego, to będzie się wyświetlać dla klienta, czyli klient, który dokona zakupu, będzie widział, od kogo kupił, czyli albo od firmy, albo od osoby prywatnej, tak? Więc to jest pierwsza zakładka. Potem mamy tam kolejne zakładki, na przykład takie, jakich płatności chcemy używać. No i też domyślnie tam jest zainstalowana, tylko nieuruchomiona taka WooCommerce płatności, które możemy sobie też skonfigurować w dość taki prosty sposób. Tu może trochę taka informacja,
która osoby, które nie mają firmy, troszeczkę mają utrudnioną sprawę, ale da się to zrobić, ponieważ jeżeli chodzi o te szybkie płatności, tak, żeby klient mógł zapłacić nam blikiem, jakimś tam szybkim przelewem, no bo już nikt nie chce tam kopiować imię, nazwisko, tytuł przelewu, już tego mało kto to robi, wszyscy chcemy tak szybciutko zapłacić, no to do tego potrzebujemy takie właśnie serwisy, które umożliwiają taką płatność. To jest coś osobnego od WordPressa. Takimi serwisami na pewno większość osób zna, to jest PayU na przykład, PayPal, tak, ja używam na przykład Stripe, to jest angielska taka opcja, ale w polskich jeszcze Przelewy24 czy T-Pay, tak? To są osobne zewnętrzne serwisy, które nie mają nic wspólnego z WordPressem, natomiast mają integrację z WordPressem, czyli w momencie, kiedy my sobie tam założymy konto, na przykład w takim Przelewy24, zakładamy sobie tam konto, to możemy potem to konto połączyć z tym WordPressem właśnie. I wtedy w tym WordPressie, tam właśnie w tej opcji płatności pojawi się opcja Przelewy24, możemy sobie to włączyć, oczywiście tam trzeba pewne kody wpisać, żeby to, no bo to są finanse, więc to tam pewne kody trzeba wpisać, no ale to instrukcje, wszystkie te serwisy płatności mają instrukcje do tego, jak to zrobić, więc to można sobie zrobić i w tym momencie jakby uruchamia nam się ta opcja, czyli klient jak będzie chciał kupić naszego e-booka, kurs, mentoring, kliknie zakup i pojawi nam się właśnie wtedy opcja, nie wiem, zapłać blikiem, zapłać tam przelewem i tak dalej, nie? Więc to trzeba zrobić. Oprócz tego tam jest jeszcze kilka innych zakładek, na przykład do tego, żeby automatycznie WordPress, szczególnie przy produktach cyfrowych, to jest bardzo fajne, automatycznie po zakupie produktu cyfrowego, żeby nasz klient dostał od razu dostęp do tego, tak? Bo my niekoniecznie możemy być przed komputerem w tym momencie, a nasz klient też nie chce czekać, aż my, nie wiem, wrócimy z basenu czy skądś tam i mu dopiero wyślemy jakiegoś e-booka, którego on kupił. On chce od razu, kupił i chce od razu, tak? Więc tam właśnie też w tych ustawieniach WooCommerce mamy taką możliwość, zapomniałam jak ta zakładka się nazywa, ale chyba konta, i tam właśnie ptaszkami zaznaczamy, że stwórz konto, wyślij login, hasło, i wtedy właśnie mamy taką automatyzację, że klient sobie kupuje, my nie musimy być przed komputerem, to jest wszystko taki samograj nasz, tak? Szczególnie przy produktach cyfrowych to jest po prostu fantastyczne. I czy klient kupił kurs, czy klient kupił sobie e-booka, on automatycznie dostanie do tego dostęp. To są takie najważniejsze, bo tam jest jeszcze więcej, ale już tak z pamięci to by teraz nie powiem. Natomiast to się ustawia jeden raz, tak? Jeden raz to ustawiamy i to działa i wtedy tylko dodajemy sobie kolejne produkty. Mamy kolejny e-book, klikamy produkty, dodaj nowy, wstawiamy sobie, okładkę sobie robimy. Tu polecam na przykład takie darmowe narzędzie Canva do zrobienia wszelkiego rodzaju jakiś grafik. Wstawiamy sobie opis tego produktu i to się po prostu pojawia nam w tym sklepie. To jest taka bardzo rozszerzona, powiedziałbym, instrukcja. Niektórzy by powiedzieli w pigułce, ale jednak tutaj takie konkretne rady zostały udzielone przez ciebie na temat właśnie WooCommerce'a, czyli w zasadzie takiego no, sklepu internetowego na WordPressie, jak się okazuje, nie tylko do sprzedaży produktów takich, nazwijmy to, fizycznych, ale też przede wszystkim do sprzedawania wiedzy można go użyć, bo dzisiaj w kontekście sprzedawania wiedzy się spotykamy. Tak. Idąc dalej w kierunku jakichś wtyczek jeszcze, które mogłabyś polecić, które wspomagają sprzedaż produktów cyfrowych właśnie w WordPressie. Wiesz co, ja mam, jak ja instaluję moim klientom platformę, to ja tak naprawdę mam już gotowy instalator zrobiony. Nie siedzę nad każdą platformą osobno i nie robię tego ręcznie już, żeby to wszystko zautomatyzowałam, więc ja może sobie otworzę i zobaczę, jakie mam te wtyczki, bo tak z pamięci mi ciężko. Więc tak, na pewno mam wtyczkę, która się nazywa Advanced Editor Tools. To jest wtyczka, która szczególnie właśnie dla klientów moich umożliwia takie zaawansowane formatowanie treści, ponieważ WordPress sam w sobie, taka podstawowa instalacja WordPressa, bez takich dodatkowych wtyczek, ma taką bardzo prostą, ograniczoną funkcjonalność formatowania treści. Formatowanie, może powiem, bo też może nie każdy wie, o co chodzi.
Może na przykładzie Worda powiem, tak? Jak wchodzimy do Worda i chcemy sobie w Wordzie coś napisać, to tam u góry mamy tak, pogrubienie, pochylenie, wyrównanie do lewa, do prawa, nie wiem, kolor czcionki, kolor pod czcionką, tak możemy zaznaczyć tło dla czcionki i tego typu rzeczy, nie wiem, wstaw tabelę, tak możemy, tam mamy takie menu i możemy w tym Wordzie to tam robić. Więc właśnie ta wtyczka umożliwia to, że bardzo podobnie to do Worda wygląda, czyli jest bardzo dużo tych właśnie funkcjonalności takiego formatowania, więcej niż standardowo WordPress ma w swoim narzędziu. I to akurat wykorzystuje, bo to też zależy właśnie gdzie my, jak ten WordPress sobie skonfigurujemy, bo jeżeli ktoś używa na przykład Elementora, to być może tam, ja nie używam, więc nie wiem dokładnie jak to jest, ale być może tam już jest takie formatowanie większe, natomiast tu u mnie, żeby to formatowanie takie więcej tych opcji było, to trzeba mieć tą wtyczkę zainstalowaną. Więc to właśnie zależy, te wtyczki zależy jakby jakiego my, jaką ogólnie konfigurację tego WordPressa my sobie uruchamiamy. Bardzo dużo od motywu zależy, tak? Może ja nie będę o wszystkich wtyczkach mówić, ale takie najważniejsze jeszcze, to jest, bardzo ważna wtyczka Autocomplete WooCommerce Orders. To jest wtyczka, która robi tą automatyzację. Przy produktach cyfrowych jest to ważne, że po zakupie produktu cyfrowego zamówienie ma status zrealizowane, bo normalnie w WordPressie, jak nie ma tej wtyczki, to status zamówienia, czyli jak klient dokona zakupu, to by wskoczyło na w trakcie realizacji. A zamówienie w trakcie realizacji to nie jest zamówienie zrealizowane i wtedy klient by nie dostał dostępu, nie zostałby wysłany ten login, hasło, no bo jakby WordPress by widział, że zamówienie jeszcze nie zostało zrealizowane. I dlatego tutaj stosujemy taką dodatkową wtyczkę, tą Autocomplete WooCommerce Orders, po to właśnie, żeby te zamówienia wskakiwały nam po opłaceniu, przepraszam, coś mi, muszę się napić. Jestem. No, żeby nam wskoczyły jako zrealizowane i wtedy wykona się ta cała automatyzacja. To jest akurat ważne. Co tu jeszcze mamy z takich? O, Checkout Field Editor. To jest wtyczka, która umożliwia zrobienie własnego formularza zamówienia. To jest też dość ważne, bo taki domyślny formularz zamówienia w WordPressie jest bardzo rozbudowany. Czyli tam jest do podania imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, pierwsza linia, adres, druga linia, tam stan, województwo, no tych pól do wypełnienia jest dużo. No i jak ktoś ma kupić, chodzi o to, żeby uprościć proces sprzedaży. Matko, przepraszam, może coś powiedz, daj mi chwilę. No tak czasami bywa, że nam głos odmawia posłuszeństwa, ale kontynuując w tym momencie, bardzo ciekawie mówisz o właśnie tych wtyczkach i o, no one otwierają takie no, dodatkowe możliwości, upraszczają pewne procesy, też automatyzują, bo powiedziałaś też o tym, że żeby automatycznie były wysyłane loginy i hasła do klientów, właśnie dostępy do tych produktów cyfrowych, żeby automatycznie już oznaczać te zamówienia, które zostały zrealizowane, żeby w tym momencie nie po prostu nie angażować naszych sił i środków do tego, żeby gdzieś tam ręcznie to klikać, tym bardziej, że to jest zwykle żmudne i takie rzeczy nam się szybko nudzą i też zabierają nam sporo takiej pozytywnej energii, a właśnie automatyzacja dzięki takim funkcjonalnościom, o jakich mówiłaś, no ta sprzedaż jest taka, no po prostu
jest możliwa taka sprzedaż, gdzie koncentrujemy się faktycznie na tych najważniejszych rzeczach, które musimy zrobić, tak, a nie na jakichś rzeczach powtarzalnych, żeby tam gdzieś odkliknąć w systemie i tak dalej, tak? Także to i właśnie dla tych, którzy chcą sami w tym świecie WordPressowym się poruszać i są sami chcą walczyć, mają na to czas, energię, a może chcą się nauczyć pod kątem tego, żeby gdzieś klientów uczyć zwyczajnie, tak, czy klientom wdrażać takie rozwiązania, no to jak najbardziej są to bezcenne w tym momencie rady. Mhm. Okej. Okay. Mam nadzieję, że już głos będzie okej. Okay. No. No to są, myślę, takie najważniejsze rzeczy. Jeszcze tutaj patrzę, dużo mam jeszcze innych różnych wtyczek. No oczywiście te wtyczki dotyczące właśnie płatności, w zależności, które płatności wybieramy. Czyli jeżeli wybieramy na przykład płatność, żeby była PayPal, a polecam, bo dużo osób wybiera też tą formę, no to musimy zainstalować wtyczkę do płatności PayPal, tak? Ja używam akurat wtyczki Stripe'a, oprócz PayPala jeszcze. I Stripe jest takim systemem, który jest zintegrowany też już z Blikiem i z Przelewy 24, więc wtedy nie muszę już instalować dodatkowych jeszcze form. Oprócz Przelewy 24 jest jeszcze zintegrowany z Google Pay, Apple Pay, więc... Jeżeli chodzi o sprzedaż i płatność, to ja polecam, żeby mieć różne te dostępne formy płatności w tym miejscu zamówienia, tam gdzie klient już może dokonać płatności. Z tego powodu, bo badania wskazują, że jeżeli nie ma którejś formy płatności, to klienci porzucają koszyk, więc potrafią zrezygnować z zakupu, dlatego, bo na przykład nie będzie PayPala, a oni mają tylko pieniądze na PayPalu, inaczej nie kupią, więc nie ma, no to nie kupuje. Nie wybierze innej formy. Dlatego warto mieć tak, na pewno, szybkie przelewy takie z polskich banków wszystkich, więc to załatwia, u mnie Stripe to załatwia, poprzez integrację z Przelewy 24. Blik, bardzo często ludzie korzystają z Blika, to też załatwia u mnie Stripe. PayPal też bardzo często, no to jest osobna wtyczka do PayPala. Google Pay, ja też mam włączone, też coraz więcej osób korzysta z tej formy, nawet ja sama jak jestem klientem też często z tego korzystam i to też mi załatwia Stripe. Można też włączyć zwykły, tradycyjny przelew, taki no właśnie, że ktoś sobie tam kopiuje tę nazwę, tytuł i tak dalej. Natomiast możemy to włączyć na dwa sposoby, albo właśnie przez wtyczkę i wtedy będzie to zautomatyzowane, czyli jakby system rozpozna, nawet jeżeli ta osoba to sobie pójdzie na pocztę i wpłaci, bo to dalej przechodzi przez wtyczkę. Natomiast jest jeszcze w WordPressie taka opcja włączenia sobie tego zwykłego przelewu, takiego po prostu na konto, tylko to wtedy nie będzie zautomatyzowane, mianowicie musisz sam sprawdzić, czy klient faktycznie, musisz się zalogować na swoje konto w banku, sprawdzić, czy te pieniądze dotarły. Wtedy jak dotarły, sam musisz tam kliknąć, że zamówienie jest zrealizowane, opłacone i to nie jest wtedy zautomatyzowane. Dlatego ja z tego w ogóle nie korzystam. Raz, że praktycznie nie mam konieczności, bo nie mam takich klientów, którzy mi mówią, wiesz, ja nie zapłacę ci tam kartą czy czymś, nie? O właśnie, jeszcze płatność kartą i to też Stripe mi załatwia. Więc u mnie nie ma takiej w ogóle opcji, ja od tego już dawno odeszłam. Raz, że właśnie no, jest to niezautomatyzowane, dla mnie bardzo byłoby to niewygodne, a po drugie mało osób już z tego korzysta. Jeżeli ktoś naprawdę będzie miał taką konieczność, no to może napisać przez zakładkę kontakt i po prostu o to poprosić, no to wtedy bym po prostu podała dane do wpłaty na konto i tyle, nie? Ale nie zdarza mi się to. Czyli mamy omówioną sprzedaż, omówione organizacje płatności i teraz jeszcze chciałem ciebie zapytać, już idąc do końca naszego spotkania, jakie elementy składają się na obsługę klienta w serwisie WW? Na co trzeba właśnie zwrócić uwagę przy obsłudze klienta? No już a propos właśnie organizacji sprzedaży, płatności, automatyzacji, to już żeśmy o tym rozmawiali, ale może jeszcze są takie rzeczy, na które trzeba szczególną uwagę zwrócić. Jeżeli chodzi o obsługę klienta, to jest mój konik i
no nieskromnie muszę powiedzieć, że bardzo często jest to doceniane u mnie bardzo mocno i uczę się trochę od obserwując od lat, w ogóle jestem w sprzedaży, jestem właściwie od początku mojej kariery zawodowej, czyli moja pierwsza praca to była w sprzedaży i jakby tutaj po prostu, no gdzieś mam tą szkołę już wiele, 20 lat ponad, więc wiem, że to jest bardzo ważne i nie tylko do momentu sprzedaży, ale również po sprzedaży to jest. I u mnie to wygląda tak, że ja klienta, kiedy mam jeszcze przed sprzedażą, kiedy on jest właśnie z lejka, często moje produkty nie są tanie, bo kosztują niekiedy dużo, kilka tysięcy złotych. W związku z tym takie produkty nie sprzedają się o tak, że sobie ktoś tak kliknie i zapłaci, tylko często wymaga to po prostu rozmowy. I ja często po prostu mam rozmowę, z tym, że te osoby to są takie, które właśnie jakby same o tą rozmowę poprosiły, bo były właśnie w lejku sprzedażowym. I ja z nimi rozmawiam. Po takiej rozmowie, obojętnie jak prowadzisz, czy to klient chce, nie wiem, produkt tani czy drogi, nieważne, polecam zawsze wysłać do klienta takie podsumowanie tej rozmowy. Przede wszystkim też warto do klienta, który, nie wiem, w jakiś sposób do ciebie pisze, zawsze jest taka zasada, twoja odpowiedź musi być ostatnia. To jest zasada, którą zdaje się od komputronika, mam już nie pamiętam dokładnie, już wiele lat, chodzi o takie coś, że ktoś ci zada pytanie, ty na to pytanie odpowiesz, ten ktoś ci odpowie, o dziękuję za odpowiedź i to nie może być koniec, ty na to musisz odpowiedzieć, nie ma sprawy, jeżeli on ci jeszcze odpisze, aha fajnie, no to miłego dnia, to ty jeszcze raz musisz odpisać, twoja odpowiedź musi być ostatnia, tylko to musisz no, nie w taki sztuczny sposób zrobić, tylko no fajnie ma to być i to bardzo dużo działa. Ja zawsze staram się, żeby moja odpowiedź była ostatnia. Naprawdę to tak psychologicznie działa bardzo niesamowicie. Po drugie, oczywiście zawsze bądź punktualny na tą, jak się umawiasz z klientem. Jeżeli cokolwiek obiecujesz, że wyślesz, dotrzymuj tego słowa. Zawsze po prostu rób to. Po rozmowie wysyłaj podsumowanie rozmowy, podziękowanie za tą rozmowę. Ja mam to też w automatyzacji zrobione. Na przykład u mnie jest takie wysłanie podsumowania, tam klient może jeszcze zobaczyć pakiety, które mam i to zobaczyć. Potem ja mam na przykład numer telefonu zbieram w trakcie zamówienia, gdy już klient kupuje. Nie po to, żeby tam spamować, potem nie wiem co dzwonić, ale niekiedy widzę, był jakiś problem, na przykład płatność pierwsza nie przeszła, drugą widzę, że przeszła, tak? Ja często dzwonię do klienta zapytać, co się wydarzyło, że widzę, że wszystko już jest w porządku, ale czy może mogłam coś pomóc, czy może coś wyskoczył, jakiś problem, po to, żebym ja też sprawdzała, czy mój sklep na pewno dobrze działa, czy może ja muszę coś poprawić, czy to była wina faktycznie klienta, że musiał inną z innej karty zapłacić, bo zapomniał, że na tej nie ma środków, na innej ma i to często właśnie jest taki problem, że to klient coś tam akurat potrzebuje, ale niekiedy wyłapałam, że był jakiś problem na stronie, tak, więc warto do klienta zadzwonić, jeżeli zobaczymy jakikolwiek problem. Warto też do klientów zadzwonić albo wysłać e-mail z podziękowaniem za zakup. To bardzo też dobrze działa. I bardzo dobrze działa, jeżeli ja na przykład często zbieram kontakt właśnie na Facebook po to, żebym wysłała notatkę głosową do tej osoby. To niesamowicie działa. Tak samo jak na przykład ktoś umawia ze mną spotkanie, to też wysyłam notatkę głosową z podziękowaniem i z informacją, że otrzymałam, że będę na czas, czyli jutro o 17 mamy spotkanie i po prostu wysyłam taką notatkę, tak? I to jest, to też bardzo, bardzo niesamowicie działa. Także proponuję zawsze zadbać o tego klienta, zarówno na tym etapie przed sprzedażą, jak i po sprzedaży, żeby klient zadbać, czy na pewno to, co kupił, jest ok, tak? Czy potrzebuje czegoś więcej? Żeby klient się czuł zaopiekowany, to bardzo zaprocentuje tym, że klient do nas wróci, że klient będzie polecać ciebie dalej, będziesz mieć przez to więcej klientów i to jest podstawa. Dbajmy o klientów, bo klient jest no, krwią naszego biznesu. Bez klienta no, to pakujemy manatki i no, nie mamy biznesu, no, więc trzeba o to dbać.
tak, to klient jest naszym pracodawcą de facto. Jeżeli jesteśmy dokładnie przedsiębiorcami, tak, jeżeli chcemy coś sprzedawać, no to klient jest naszym pracodawcą i no i to trzeba mieć zawsze na uwadze. I już jako podsumowanie naszego spotkania, twoja najważniejsza rada dotycząca sprzedaży w sieci, sprzedaży produktów cyfrowych w sieci. Moja rada najważniejsza. Może tak, bardziej tak pod kątem takim psychologicznym powiedziała, bo wyznacz sobie swoje dlaczego. Dlaczego ty to robisz? Jaki poziom życia chcesz osiągnąć? Co ty chcesz osiągnąć? Miej tą wizję, ponieważ po drodze pojawi się na pewno wiele problemów. U mnie się cały czas pojawia, to się nigdy nie skończy. I jeżeli my nie mamy mocnej, silnej wizji, do czego my dążymy, dlaczego my chcemy ten sklep sobie otworzyć, dlaczego my chcemy sprzedawać te nasze produkty cyfrowe. Nie mamy tej wizji, tylko to takie, no bo wszyscy, no bo to teraz jest takie modne i to nie jest takie nasze. Nie mamy silnego dlaczego, to bardzo możliwe, że gdzieś po drodze te problemy, które gdzieś się pojawią, tu nie będziemy wiedzieć, jak zrobić, tam nie będziemy wiedzieć, co zrobić, tutaj coś nam wyskoczy, po prostu może nas to zniechęcić. I bez tego silnego dlaczego może nas to zniechęcić. Dlatego polecam, to jest bardzo mocne, żeby ustalić sobie swoją wizję, jak chcesz żyć, do czego cię to doprowadzi, jeżeli zrobisz sobie ten swój sklep, będziesz to prowadzić i będziesz mieć... po prostu zrobisz sobie tą sprzedaż produktów cyfrowych. Także silne dlaczego. I to jest idealne podsumowanie naszej rozmowy. Gościem webinaru i z Biblią e-biznesu i podcastem Złapani w sieć, podcastem dla e-biznesu, była Joanna Sitarz, która pomaga innym zarabiać w internecie, uczy, jak prowadzić samodzielnie swoje strony www, robić skuteczny marketing w biznesie i zarabiać w sieci, sprzedając produkty cyfrowe i osiągając tą wolność, żebyśmy mogli z każdego miejsca praktycznie na świecie pracować. Dziękuję ci serdecznie, Asiu, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję tobie, Marcin, bardzo i wszystkim życzę sukcesów i do zobaczenia gdzieś na szczycie w internetach. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Zapraszam na złapaniwsieć.pl/81. Znajdziesz tam ofertę narzędzi dla e-biznesu od domeny TV i mService oraz materiały na temat wykorzystania WordPressa w e-biznesie.